Witam serdecznie. Witam. Teraz mamy 6 sierpnia 2024, Świętochowice Skałki. Temat: skąd wiemy, że nie jesteśmy z tego świata? Albo jak poznać, czy ktoś jest z sieci, czy nie jest z tego świata? To jest bardzo proste. Jana 18:36, Jezus mówi: Moje królestwo prawdy, miłości, sprawiedliwości nie jest z tego świata. Mateusz 6 rozdział od 9 do 15. Przyjdź królestwo Twoje prawdy, miłości, sprawiedliwości. 2 Piotra 3:13. My oczekujemy nowych niebios, nowej ziemi, gdzie będzie sprawiedliwość. Jest najważniejsza teraz, bo mamy Sodomę i Gomorę. Czyli szukamy sprawiedliwości, a w Sodomie i Gomorze było 3 osoby, tylko Lot, dwie córki sprawiedliwi, a 50 nie było. Czyli żeby była sprawiedliwość, musi być prawda, bo jak kłamstwo jest, to nie będzie sprawiedliwości. Czyli szukamy. Jana 14:17. Duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo ludzie w świecie, religie są wszystkie w świecie, tak? Pierwszy Jana 4:5. Oni mówią jak świat i świat ich słucha. Czyli duch prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi, nie zna. Ale widzialne religie i fałszywych braci właśnie widzi, a nie może poznać ducha prawdy, bo się boi, jak faryzeusze się boją, jak diabeł świętej wody, tak? Święconej wody, tak się mówi. Wy go znacie, bo przebywa w was i was będzie. Was będzie. Nie zostawię was śrotami, przyjdę do was. Czyli Jezus posłał ducha prawdy. To nie była woda, kranówka czy taka, tylko był duch prawdy w 50 dni, czyli Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, Biblia Tysiąclecia, bo to jest przekład Biblii Warszawskiej, tu dali się zielone świątki. Czyli 50 dni po zmartwychwstaniu, przez 10 dni dostał wszystkie tytuły od swego ojca. Szczepan go widział, Dzieje Apostolskie, 7 rozdział, 56, tak? Szczepan widział po prawicy Syna Bożego. Tak, ale Jan już nie widział, Jan apostoł nie widział już. Czyli pośrodku baranek, objawienie 7:17. Także duch prawdy i Jezus tego ducha prawdy posłał, Mateusz 28 rozdział, 18 do 20. I jest z nami po zakończenie kłamstwa, bo nie końca świata, bo końca świata nigdy nie będzie, ale końca kłamstwa faryzeuszy dzisiaj nowożytnych, czyli Świadków Jehowy, Adwentystów, Baptystów, księży, którzy służą Watykanowi. No i cały świat właśnie leży w mocy złego. 1 Jana 5:19 i 1 Jana 2 rozdział od 15 do 18 już byli antychryści wtedy i każdy, kto mówi i naucza, a nie powinien, bo jest jeden nauczyciel, Mateusz 23:8, no to jest fałszywy nauczyciel i jest antychrystem. Jak faryzeusz mieli Torę, oryginalne, Stary Testament, tak, Torę, i wiedzieli, że król Izraela przyjdzie, przyszedł. Ewangelia na 1 rozdział, przyszedł do swoich, nie poznali go, ale ci, co go poznali, przyjęli go. No to Piotrek, który chciał życie oddać za Jezusa, ale nie mógł, bo był grzesznym człowiekiem, Rzymian 5:12, tak samo jak ja. Ale Jezus był bez grzechu i mógł oddać życie za Piotra, za każdego z nas, bo był niewinny i był zamordowany. Czyli nie umarł, tylko był zamordowany na drzewie zielonym, Łukasza 23:37. Jak ktoś przekręca Słowo Boże i nie przyjmuje ducha prawdy, jak było na początku, że Adam i Ewa, i Ewa szatan ją skusił, to było drzewo poznania dobra i zła. Na drzewie, nie na krzyżu, nie na palu rosną owoce poznania dobra i zła, tylko drzewo. I teraz tym drzewem jest Chrystus, żywym drzewem. Ale drzewo, które nie wydaje owoców, usknie i rzuca się do pieca. Czyli po uczynkach. Czyli mowa cię zdradza. Piotrek, który chciał życie oddać, a nie mógł oddać, bo był grzesznikiem, ale później, jak Jezusa już tego pojmali, i Piotrek się zaparł, kogut miał, ale kobieta mówi, mowa cię zdradza. Czyli po czym poznajemy? Po mowie. Kto z Boga jest, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Czyli apostołowie mieli ducha prawdy, byli wyszkoleni przez jednego nauczyciela, króla, nie pana, nie Jehowy amerykańskiego. No i ten Chrystus przychodzi właśnie w jego prawdzie, w jego czasie. I teraz będą tutaj 10. I ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, czyli spłoną kłamliwe nauki. Dlatego Jezus jest jeden nauczyciel. Jak ktoś mówi, że naucza, no to jest w świecie. Lecz byli też fałszywi prorocy między ludem, jak i was będą fałszywi nauczyciele. Czyli ja przekazuję, ostrzegam, nie mogę nauczać, bo nie chcę Chrystusowi odebrać tytułu jednego nauczyciela, Mateusz 23:8, tak?
Chrystus ma prawo, Jakuba 4,12, jeden prawodawca i sędzia. Kto tworzy prawo, jest Bogiem. Ale tym Bogiem teraz, większym Mojżeszem jest Chrystus. Jakuba 4,12, on ma prawo. I to prawo to jego doskonała miłość. Ale to prawo, tutaj na tej kartce, bo Chrystus ma poddanych i prawo, osądziło cały świat i to prawo rozwiązuje wszystkie problemy całego świata, bo na rodzinie mąż, żona i dzieci, co Bóg złączył. Czyli Chrystus ratuje nasze rodziny, które są w świecie diabła. Ja straciłem rodzinę, tak jak Piotrek, idę za Jezusem, twórcą nowych niebios, nowej ziemi, gdzie będzie sprawiedliwość, a ci wszyscy, co dodają, te jak faryzeusze, a nasze kajfasze, poprawiają, a zborów nie ma Chrystusowych, bo apostoł Paweł siedział w więzieniu, ale Chrystus nasiał prawdy i oni już później, było ich dużo. No ale jak nie mają przykazań Chrystusowych, czyli prawa Galacjan 6,2 i Galacjan 5,1, Chrystus prawdziwie wyzwala w jego prawdzie. Także Judasz się na nowo narodził, ale Jezus mówi, żeby lepiej jakby ten człowiek się na nowo nie narodził. Czyli był przy Jezusie, no ale nie widział Jezusa. No i odebrał sobie życie. Czyli Jezus nie uśmiercił jeszcze przez 2000 lat nikogo. Dlatego umarli nie grzebią umarłych. Łukasza 9,60, a wygłoście, bo teraz katolicy poganie są najbliżej Boga. Ja jestem z pogan, Mateusz 6,32 i Rzymian 11, rozdział 25. I 6, jestem jako prawdziwy Izraelita wszczepiony. Także bądźcie aniołami, bo pionierów nie ma, a świadkowie stoją i się dali zwieść przez amerykańskiego Jehowę. Czyli poznajemy po słowach i Jana 5 rozdział od 21 do 29. I jak słyszycie głosy na Bożego, Rzymian 8, 19, bo Mateusz 23, 9, Jezus jest Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem, no to żyjcie w raju.